na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020. Jesteśmy w wydarzeniu tygodniowym. No i tak jak widzicie, przed Wami Australia. Słuchajcie, trening, no i oczywiście kwalifikacje, no i potem wyścig. Słuchajcie, no zobaczmy. Mamy tutaj ranking czasów. Minuta 18, 715. Naprawdę zobaczymy w ogóle, słuchajcie, czy będziemy w stanie zbliżyć się tutaj w ogóle do tych czasów. No zobaczmy, jak to wygląda. Także przechodzimy, słuchajcie, do treningu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, no i wbijajcie na Facebooka. No i słuchajcie, zaczynamy w takim razie, jeżeli chodzi o nasz tutaj wyścig w wydarzeniu tygodniowym. Oczywiście od treningów zaczynamy, no i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj będziemy w stanie osiągnąć, jeżeli chodzi o te sesje treningowe. Później oczywiście sesja kwalifikacyjna na zakończenie. No i zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy w stanie tutaj osiągnąć jakiś fajny rezultat. No zobaczymy. Na razie F1 2020, tak jak widzicie, szkolimy się mocno, trenujemy dopiero tak naprawdę, więc no nie ma co oczekiwać tutaj jakichś naprawdę czasów z kosmosu. No zobaczymy, słuchajcie, czy uda się tutaj cokolwiek zrobić. No pogoda naprawdę przyzwoita, to trzeba przyznać, piękne słońce, tor na pewno też będzie przyjazny tutaj pod koniec sesji treningowej. No a teraz oczywiście przechodzimy do naszego bolidu. No słuchajcie, pierwsza sprawa, oczywiście wybieramy sobie setup. Zobaczymy oczywiście, co tutaj będziemy w stanie tak naprawdę na tym setupie zrobić. Mamy oczywiście nasze cele zespołu do osiągnięcia, tak jak widzicie, szybki sektor drugi, szybki sektor trzeci, czyste okrążenie, DRS test, no i przejechanie 5 zakrętów. No zobaczmy, słuchajcie, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia. Konfiguracja w takim razie, ustawiamy sobie specific information or make certain changes to the car during a pit stop. You can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Okay. No dobra, tak jak widzicie, 32 stopnie tor, 24 stopnie, słuchajcie, temperatura, no i zaczynamy. Aklimatyzacja na torze, w takim razie szybkie okrążenie, nie ma na co czekać, musimy tutaj naprawdę zrobić jakiś dobry rezultat, no i zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy w stanie tak naprawdę to wykonać. Try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, you'll need to deploy your DRS in the DRS zone as well. No, zapomniałem, że sobie zmieniłem przecież ustawienia, jeżeli chodzi o hamulec. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko aklimatyzacji. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj coś fajnego wykonać. DRS zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Dobra, mamy to. Dobra, no Australia to jest mój tor, słuchajcie. Dobra, mamy już jakiś pierwszy cel zespołu tutaj zrobiony. No, na razie, słuchajcie, odpukać wszystko na purpurze. No i zbliżamy się, słuchajcie, do tej szykany. No. Unieważnienie toru. No, zobaczmy, czy to wpłynie w ogóle na kwestię tutaj dotyczącą zaliczenia właśnie tego treningu. Aj, błąd! Błąd i niestety ostatnie zakręty nieuratowane. Szkoda. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Dobra, możemy, słuchajcie, wracać do garażu.
Dobra, a klimatyzację na torze mamy zrobioną, na purpurze, przy pierwszym podejściu. Oczywiście tutaj jak widzicie zakręt numer 16, no niestety porażka. No dobra, zarządzanie oponami w takim razie, tutaj już na medach, więc zupełnie inaczej będziemy się poruszać tym samochodem. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj uda nam się zrobić, jeżeli chodzi o to zarządzanie oponami. Tam 500 pointów, naprawdę niewiele zabrakło, żeby zrobić sobie maksymalnie. No, jeszcze cały czas zapominam o tym pedale, że został przeniesiony. Dobra, oczywiście wyprzedzanie też możemy sobie włączyć, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Najważniejsze tutaj dla nas to są gumy oczywiście. No, malutki błąd tutaj. No, trzeba uważać. Naprawdę ta tarka jest bardzo niebezpieczna. No, ale na razie czasy bardzo, bardzo słabe. No, mamy przed sobą kierowcę i to jeszcze w takim miejscu, że naprawdę będzie ciężko w ogóle myśleć tutaj o jakimkolwiek wyprzedzeniu ewentualnym. No. Unieważnienie okrążenia. No, nie udał się ten manewr, zdecydowanie wyprzedzania. Może teraz? No i będziemy musieli zacząć tutaj drugie kółko. Minuta 26, słabiutko. No, mamy kolejnych kierowców przed sobą. Dobra. Tutaj ostrożnie. No, na razie ciężko z tymi oponami. Jeszcze dużo brakuje do tej purpury. Dobra, mamy lepsze tempo. Będziemy mogli tutaj prześcignąć tego kierowcę. Dobra, udało się teraz bez unieważnienia przejechać tą szykanę. No, jesteśmy bardzo blisko tej purpury. Szkoda by było. No, jesteśmy na tym paseczku. Dobra, ostatni zakręt, wyjście na prostą. Dobra. Mamy to. Dobra, wracamy, słuchajcie, do garażu. Dobra, drugi program treningowy mamy zaliczony. Także na razie idzie to naprawdę nieźle. No dobra, zarządzanie paliwem teraz. No, z tym bardziej nie powinno być kłopotu. Raczej to zarządzanie oponami to jest jednak takie coś, co sprawia trudności, aczkolwiek, no słuchajcie, jeżeli jeździmy na kierownicy, to naprawdę nie powinniśmy mieć kłopotu z zrobieniem. Znowu, tutaj gęsto na tym torze. No, ale my teraz się skupiamy, słuchajcie, na oszczędzaniu paliwa, więc no, naprawdę nie przeszkadza nam to, że mamy jakiegoś kierowcę z przodu. Będziemy troszeczkę delikatniej jechać. Dobra, możemy teraz wyprzedzić.
Dobra, na każdym zakręcie trzeba odpuścić troszeczkę gazu, żeby zaoszczędzić trochę tego paliwa. Aczkolwiek daleko jeszcze do tej purpury. No zobaczymy, zobaczymy, czy to się uda. Już bliżej, już bliżej. Ajajaj, unieważnienie. Niestety, przecięta ta szykana. No, ale przynajmniej widzimy, że udaje nam się przeoszczędzić tyle paliwa, ile jest potrzeba. Także spróbujmy na tym drugim podejściu po prostu bardziej uważać na tej szykanie. No i jedziemy w takim razie jeszcze raz. No, ktoś tam wyjeżdża. Dobra. W miarę tutaj bez żadnych przygód się udało to zrobić. Dobra, no musieliśmy tutaj trochę bardziej odpuścić. Okej, na razie bez unieważnień. Blisko, blisko, blisko tej purpury w tej chwili. No i zobaczymy, słuchajcie, no wiadomo, że będziemy tutaj, no i to jest to miejsce. Musimy uważać, bo jedziemy zupełnie inną prędkością. No, było blisko unieważnienia. Na szczęście tak się nie stało. No i do końca tutaj trzeba się pilnować, naprawdę. Jedziemy po prostu dużo wolniej, słuchajcie, więc zupełnie inaczej te zakręty są pokonywane. No, blisko tej purpury. No, trzeba było zrobić taki myczek. Dobra, mamy to. Dobra, możemy zjeżdżać do garażu. No i dobra, słuchajcie, trzeci program treningowy mamy zaliczony tutaj na purpur. 9 minut jeszcze sesji. Ok, teraz zarządzanie systemem ERS. This is the ERS management test. Hit the target time whilst managing your battery charge. The more efficiently you use energy throughout the lap, the higher you will score. Use your overtake button for maximum power, but remember that will drain energy rapidly. Dobra, zaczynamy. Pierwsze kółeczko. No już teraz naprawdę możemy sobie takie kółeczko w miarę przyjazne przyjechać. Oczywiście jeszcze naprawdę daleko, daleko nam brakuje do tego, co byśmy chcieli tutaj tam. No do minuty 18 to nie wiem, jakiś kosmos w tej chwili. A i ścięte znowu, no niestety. No i to też na pierwszym kółku nie uda się wykonać. No i musimy zaczynać, słuchajcie, drugie okrążenie do zarządzania systemem ERS. W miarę pusto. The overtake button gives you maximum power, but it also drains energy quickly. Use it sparingly.
No, trzeba troszeczkę uważać, ewidentnie, na tych zakrętach. No, mamy kierowcę, ale puścił nas, dobrze, fajnie. Oj, było blisko tutaj unieważnienia, naprawdę bardzo blisko, jeszcze centymetr opony. No i ta szykana, naprawdę. No, nie wierzę w to, słuchajcie, drugi raz to samo. No i cóż, drugie okrążenie mamy niestety wpuszczone w niepamięć. No i musimy spróbować, słuchajcie, na trzecim kółku. Czasu sesji coraz mniej. My mamy ostatnią szansę tak naprawdę, żeby to wykonać. No troszeczkę się męczymy, o dziwo, ale to jest niestety wina błędu na tej szykanie. Jak już, słuchajcie, tam się znajdzie ten optymalny punkt, no to oczywiście, no ale to też nie ma co porównywać, bo musi być to zrobione na pełnej prędkości. No a my tutaj jednak troszeczkę wolniej jedziemy. Wyłączony ten system, żeby oczywiście jak najlepiej nim tutaj zarządzać, nie jest nam potrzebny. Delta jesteśmy w stanie wykonać. No tutaj też było blisko. Też było blisko unieważnienia niestety. No trzeba uważać na te wszystkie takie miejsca właśnie, które mogą niepotrzebnie nam popsuć to okrążenie, a ono jest nam potrzebne, żebyśmy oczywiście mogli dalej kontynuować dobrą pasę, jeżeli chodzi o te wszystkie sesje treningowe. No i zobaczymy. Oczywiście ścigamy się tutaj normalnym bolidem, więc nie powinniśmy mieć kłopotu, żeby osiągnąć cele. Gorzej oczywiście, jeżeli chodzi o te bolidy klasyczne. No dobra, uwaga teraz. Okej, w miarę czysto. Duże spowolnienie oczywiście. No ale tak musiało być. Nie można było tutaj już ryzykować kolejnego unieważnienia. Dobra, i zbliżamy się już do zakończenia tego okrążenia. No naprawdę, problemy na końcu tutaj. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Dobra, możemy, słuchajcie, wracać do garażu. No już naprawdę sporo te medy zużyte tak naprawdę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zostało nam jeszcze tempo kwalifikacyjne, strategia wyścigu, no i szybki sektor drugi, szybki sektor trzeci. To oczywiście będziemy się starali zrobić w sesji treningowej numer 2. Troszeczkę przyspieszymy sobie czasu. Ok. Dobra, i przechodzimy dalej. Drugi trening, no i zobaczymy. Od tego tempa kwalifikacyjnego chyba zaczniemy. Skoro mamy te szybkie sektory do zaliczenia. Dobra, na razie przyzwoicie to wygląda. No i słuchajcie, tempo kwalifikacyjne. Zobaczmy, co my tutaj tak naprawdę jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego toru. No, miękka opona, więc już powinno się nam naprawdę przyzwoicie tutaj jechać. No, nie chciałem mieć nikogo przed sobą. No, ale będziemy próbowali oczywiście to troszeczkę wyprzedzić. No, popsuł nam tutaj ten pierwszy zakręt. No, też jest na DRS-ie. No, uporaliśmy się, ale oczywiście strata jest sromotna. Jeszcze tutaj błędy na wyjściach. No, ale cóż, może się uda. Może się uda, słuchajcie, zaliczyć to tempo kwalifikacyjne.
W 19 pamiętam, że mieliśmy trzy opcje. W 20, jak widzicie, mamy jedno kółko tak naprawdę. To jest jedna jedyna szansa. No i tutaj oczywiście też trzeba uważać na te ścięcia zakrętów, bo oczywiście może to oznaczać już koniec dla nas. Ajajaj, i właśnie tak się stało, właśnie tak się stało. No dobra, wracamy, słuchajcie, do garażu, nie ma co. I podejście numer 2. No, opon nie zmienialiśmy, no zobaczymy, nie powinno to mieć jakiegoś dużego wpływu. No ale tak naprawdę, jak widzicie, większy kłopot to jest po prostu zaliczenie tego okrążenia. Bez utraty, bez unieważnienia. Dobra, wyjście i zaczynamy. Pierwsze kółeczko. No teraz troszeczkę chyba lepiej. Czysty tor przed nami. No, na razie jest w miarę. Zobaczymy teraz na tej szykanie. Dobra. No, kogoś tam mamy przed sobą. Dosyć szybko się zbliżamy. No, musieliśmy odpuścić, bo to byłoby ryzykowne wyprzedzanie akurat w tym miejscu. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Mamy jeszcze tutaj paliwa. Dobra, zjeżdżamy do garażu. Zobaczymy, jak to wygląda, bo nie widziałem tam informacji o tym pierwszym sektorze. Był trzeci, ale nie, no udało się, udało się. Czyli szybki sektor, drugi, trzeci mamy zrobiony. No dobrze, no to zostało nam tak naprawdę do zrobienia strategia wyścigowa i możemy, słuchajcie, tak naprawdę sesje treningowe uznać za zamknięte. Oczywiście jeszcze pozostaje sesja kwalifikacyjna. Dobra. Dobrze, na razie spokojnie, bez unieważnień. Kogoś tam mamy przed sobą. Pierwsze okrążenie, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. No i tutaj, tak jak wiecie, trzeba zrobić naprawdę kilka idealnych kółeczek, bezbłędnych, bez nieuważnień, no i oczywiście na czysto. No troszeczkę tłoczno, trzy bolidy aż przed nami teraz. No też na DRS-ie, więc będzie ciężko tutaj o wyprzedzanie. Ależ z ryzykiem. Dobra, jednego mamy. Dobre tempo, można wyprzedzać.
No powiedzmy, powiedzmy. No już powinniśmy być na mecie. Minuta 23, słabiutko. Ajajaj, i drugie unieważnione niestety. No to jest takie miejsce, że można unieważnić sobie okrążenie. Bardzo łatwo zresztą. I błąd! I błąd na wyjściu, musimy niestety wrócić do garażu. To też ciekawe, że to tempo jest na miękkich. Te zużyte, te zużyte, te nie są zużyte. No dobrze. Trochę niestety te opony chyba nam tutaj dały się we znaki. No ale dobra, nie mamy wyboru. Spróbujemy jeszcze na tych zużytych najbardziej oponach zrobić te kilka kółek. No, idziemy tak przede wszystkim, słuchajcie, żeby zaliczyć to tempo wyścigowe. Nie patrzymy tutaj na czasy. Na razie naprawdę, no zobaczcie, 5 sekund do tego czasu, który jest tam najlepszy, nie czeka na nas. No, tutaj też było blisko. Okej, tylko tak się zastanawiam, bo oczywiście nie wybrałem tempa wyścigowego, tylko tak sobie pofrunęliśmy po prostu na ten tor wolną przejażdżką. No. Dobra, ok. No, miejmy nadzieję, że zespół nam zmieni te gumy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich zużycie, bo już faktycznie tam na wyjściu z tego zakrętu ewidentnie było czuć. Mamy 15% zużycia. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko, podejście numer 2. No, tutaj trwa walka i my się niestety jeszcze do tej walki musimy włączyć. Dobra. To jest okazja. Co prawda szybki zakręt, no ale udało się bez błędów. Ajajaj, i unieważnione. No teraz słuchajcie, naprawdę bez błędów trzeba przejechać te cztery kółka. Ostatnia szansa tak naprawdę. No nie będziemy mieć tutaj zaliczenia. No ale też o tym trzeba pamiętać. Możemy tutaj troszeczkę odpuszczać. Nie musimy tutaj naprawdę bić się o każdy metr. Ważne, żeby bezbłędnie. Co prawda przez tą spowolnioną prędkość tutaj było bardzo blisko błędu. Dobra. Możemy wyprzedzić. No i teraz trzeba uważać mocno na tej szykanie. Dobra. Naprawdę tam jest tak blisko, tak wąsko, żeby popełnić jakiś błąd. Oj, tutaj też było blisko. Też było blisko błędu, no ale okej, miejmy nadzieję, że
To pierwsze kółko mamy zaliczone. No, opony nam już tutaj naprawdę 25% zużycia. To już nie są żarty. No, ale wcale tam nie mamy jakichś lepszych tych opon. Więc po prostu musimy to zrobić, słuchajcie, na tych gumach. Dobra, w tych miejscach, gdzie trzeba uważać naprawdę troszeczkę spokojniej, żeby to po prostu przejechać. No, miejmy nadzieję, że 4 nam wystarczą, żeby tutaj purpurę zaliczyć. Halo? Dzień dobry. Tak? Nie, nie, już nie, dziękuję bardzo. Dobra, no naprawdę zobaczcie, zużycie wzrasta po prostu, ostro. No blisko błędu tutaj, blisko, bardzo blisko błędu. Ajajaj. Nie no, możemy wracać do garażu tak naprawdę. No, nie udało się, nie udało się, słuchajcie, i mamy strategię wyścigową do zaliczenia tak naprawdę w treningu numer 3, bo tutaj już na pewno nie zdążymy, także no, koślawo, koślawo, słuchajcie, na razie ta sesja nam idzie. No, troszeczkę pońców zdobytych, nie za wiele, no ale dobra, jeszcze naprawdę w połowie jesteśmy chyba teraz. Jeżeli chodzi o zdobycie tutaj 23 poziomu w F1 2020. No idziemy, idziemy, idziemy cały czas. No i zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Dobrze. I zaczynamy, słuchajcie. No szybki podgląd, ale myślę, że raczej mamy ustawioną tą konfigurację. Wszystko jest w porządku. No dobra, strategia wyścigowa w takim razie na miękkim mieszance. Została nam tak naprawdę ostatnia opona, tak jak widzieliście, jeszcze twarde ewentualnie. No i też się dziwię, że strategia jest tutaj na miękkiej. Dobra, i my musimy, słuchajcie, to zrobić. Naprawdę ostatni. No i ten sam błąd na świeżych gumach. Coś niebywałego. No, miejmy nadzieję, że my na tych oponach przejedziemy dalej. No, delikatnie teraz będzie trzeba, bo one oczywiście dostały dużo w piachu. Troszeczkę je złataliśmy. Nie no, 23%, słuchajcie. Nie no, to są jakieś gumy bardzo mocno zużyte. Chyba z wcześniejszych treningów. No, nie mamy wyboru tak naprawdę. Dziwię się troszeczkę, że zespół na strategię wyścigową nie chciał tutaj założyć twardej mieszanki. No ale cóż, słuchajcie, no przy okazji patrzymy, jak to wygląda. Jak tak naprawdę ten management jest tutaj zapisany w F1. Dobra, no my musimy, słuchajcie, 5 kółek, nie no, 4 powinny nam wystarczyć. Problem jest tylko taki, że muszą to być idealne kółka pod rząd. Bez błędów, ale słuchajcie, na tych oponach naprawdę nie jest to wcale takie proste i łatwe. Tym bardziej, że te opony będą się teraz zużywały cały czas. Na każdym okrążeniu. Delta bezpieczna, ale naprawdę zobaczcie, 26%.
Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Blisko, blisko, blisko błędu tutaj. Dobra, pierwsze kółeczko na razie mamy zaliczone. Na razie też i czysto w miarę na tym torze. No, tutaj był poślizg, także już te opony, słuchajcie, naprawdę zaczynają nam sprawiać duże problemy. Ależ blisko było unieważnienia tutaj. No, to naprawdę na wielkim farcie w tej chwili przejechane. Tutaj duży błąd. Z niedowierzania chyba, to co się stało na szykanie. Dobra, wyjście i kończymy, słuchajcie, drugie kółko. Także drugie się udało. Dobra, ktoś tam wyjeżdża, na szczęście zdążyliśmy przyjechać. Co prawda widać tam kogoś w oddali. Dobrze, mamy nowy cel wyznaczony w tej chwili. No, coś różnie z tym zachowaniem tego pojazdu. Zobaczmy na te opony. 34%. No powiedzmy, że to się udało. Ależ tutaj, no musieliśmy się wciskać. No mogliśmy poczekać, bo mogło się naprawdę źle skończyć. Nie chciał nas tutaj bot przepuścić. Dobra. No i okej, słuchajcie, mamy wszystko wykonane. Możemy wracać do garażu. Sesje treningowe uważam za zakończone. Także wszystko na purpurę. Cele zespołu osiągnięte. No i oczywiście zobaczymy. No na razie minuta 25, 298 to jest na razie najszybszy czas, jaki się udało zrobić tutaj, więc naprawdę do tego czasu, który tam gdzieś się przewinął w tym rankingu, słuchajcie, daleka, daleka przepaść. No 6-7 sekund można powiedzieć, więc naprawdę dużo, dużo tutaj jeszcze jest do zrobienia. No oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sesji kwalifikacyjnej, gdzie no miejmy nadzieję, że po pierwsze dostaniemy świeży komplet opon, no a po drugie też i ustawienia samochodu, troszeczkę tego paliwa mniej na pokładzie weźmiemy, no i miejmy nadzieję, że gdzieś tam będziemy w stanie oczywiście osiągnąć gdzieś ten podstawowy cel. No ale oczywiście najważniejsza jest frajda i tutaj znalezienie się w ogóle, słuchajcie, w tym wydarzeniu tygodniowym. Także no, mamy wszystko zaliczone, przechodzimy w takim razie do kwalifikacji. No i zobaczymy. Kwalifikacje krótkie, oczywiście 18 minut, aczkolwiek przy jakichś tam problemach z czasem, no za chwileczkę te 18 minut zamieni się w 5 i no, może być kłopot wtedy z osiągnięciem czasu, więc naprawdę to też jest istotne, żeby przede wszystkim ten czas osiągnąć tutaj. No dobra, nie ma na co czekać. Upewnijmy się, że mamy configuration. Mamy. Dobrze. Wybór opon. No, mamy świeże gumy. Więc jak najbardziej. No, co prawda dobrym by było pomysłem tutaj wyjechanie na medach.
Tak jak widzieliście, te opony no, bardzo się zżerają, ale z uwagi na to, że tempo naprawdę jeszcze pozostawia wiele do życzenia, nie będziemy ryzykowali. Dobra, 6 powinno wystarczyć. Ok, dobra, zaczynamy. Szybkie okrążenie, słuchajcie, kwale. No i zobaczymy, co tak naprawdę osiągniemy tutaj. W Australii, w wydarzeniu tygodniowym F1 2020. Ulala, już na początek. Aha, dobra. No i na początek, słuchajcie, genialna po prostu, genialny problem. Nie dość, że zmarnowaliśmy gumy. No, 3% to sporo. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście. Troszeczkę szybki ten bolid i nam poszedł ładnie w tą trawę. Ciężko to było w ogóle zatrzymać tak naprawdę. No, mamy kogoś z przodu. I to nie jest dobra informacja. Dobra, może się uda wyprzedzić. No, staramy się grzać tutaj. No, agresywnie, agresywnie. Aj, i unieważnienie. I unieważnienie, możemy wracać do garaży. Jeszcze tutaj byśmy faktycznie rozchlapali się na tej bandzie. No, słabiutko to wygląda. No, ostatnie miękkie opony. No, a my jeszcze bez czasu. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Kółeczko kwali. Ależ było blisko tutaj unieważnienia, już na tym pierwszym zakręcie. No, troszkę z błędami, z błędami. No! Ależ! Straciłem kontrolę tutaj. Dobrze się udało to jakoś opanować. No ale wpłynęło to na pewno na czas. No i to jest to miejsce. Dobra. Okej. To już trochę spokojniej. I pełny gaz. Ajajaj, i jeszcze się rozwalimy na koniec tutaj tych kwalifikacji. No cóż, no na pewno nie jest to złoty czas. No zobaczmy, jak to wygląda. So far our fastest lap is a 1 minute 21.4. Dobra, możemy, słuchajcie, jeszcze jedno kółko, no zobaczymy, na tych, no, bardziej zużytych oponach przejechać, ale no, 5 minut to aż się prosi, żeby spróbować jeszcze raz.
Oczywiście jakbyśmy mieli tych mniej kłopotów, to troszeczkę inaczej to by wyglądało, no ale wiadomo, słuchajcie, przecież to wszystko chodzi o to, żeby no jak najbardziej tutaj wyćwiczyć sobie tą jazdę. No tamto wyjście dużo lepsze, to już prawie 0,2 straty, ciężko to będzie odrobić. No, aczkolwiek tutaj dużo lepiej. No, jakbyśmy tak mieli naprawdę jeszcze więcej tych kółeczek możliwości do zrobienia, to myślę, że coś tutaj jeszcze ewentualnie byśmy urwali. No, ale i tak jest to naprawdę czas, zobaczcie, o 3 sekundy gorszy. Ależ błąd. I unieważnienie niestety. Ale szkoda tego czasu. Szkoda tego czasu. Naprawdę było tam pół sekundy jeszcze do urwania bez problemu. No i cóż, na tym chyba kończymy, słuchajcie, kwalifikacje. Minuta 21.468, także no nie ma szału, nie ma szału. Na pewno w 19 ten czas dużo lepszy udało się wykręcić. Trochę tych punkcików. No zobaczmy, na razie 108 pozycja, 12% najlepsze, no tak jak widzicie, czyli no gdyby się udało tutaj tak naprawdę, czyli tutaj gdzieś powinniśmy się wbić. No ale cóż, no na tym to polega, słuchajcie, to jest jedna, jedyna szansa, wydarzenie tygodniowe na tym polega, no i też oczywiście dzięki temu jest ten dreszczyk emocji, który oczywiście powoduje uśmiech na twarzy. No i zobaczcie, słuchajcie, no zakończyliśmy, także czekamy w tej chwili na wyścig tak naprawdę, który odbędzie się za dwa dni. No na razie 108 pozycja, tak jak widzicie, więc naprawdę dużo tutaj jeszcze do zrobienia, ewidentnie. No i dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinku na kanale Dark Owen. Zapraszam serdecznie, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, hej!